Na przełomie których wieków powstała Warszawa? Nie jestem za dobra z historii, nie pamiętam. No i tutaj są zdania podzielone. No na pewno chyba 10 i 11 są jakieś tam pierwsze grodziska, ale historia Warszawy ta początkowa jest taki po mroczności dziejów. Kto przeniósł stolicę Polski z Krakowa do Warszawy? Zygmunt III Waza. Zygmunt Waza. Która dzielnica Warszawy jest największa? Obstawiałabym, że Mokotów. Ty, obszarowo? Aha. No pewnie albo Wawer, albo Białęka. No. Mam powiedzieć, która? No, która? No Białęka. A, no. Kiedy otwarto pierwszą linię metra? W 95. W latach 90, ale nie pamiętam kiedy dokładnie. Który warszawski obiekt znajduje się na liście UNESCO? Nie wiem. No Stare Miasto. Barwami miasta stołecznego Warszawy są? Czerwony i żółty. Żółć i czerwień. Ile mieszkańców liczy sobie Warszawa? Dobre pytanie. Wielu tutaj przyjeżdża w tej chwili około 1 800 000. To zależy jak tam jest liczone, ale chyba 1 850 000.